To smartwatch inny niż wszystkie, który zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu. Lekki, poręczny, ale i wyposażony w inteligentne funkcje. Amazfit Zep i. Poznajcie go bliżej w naszym teście. To przede wszystkim dobrze wykonane urządzenie o grubości zaledwie 9 mm, wadze zaledwie 36 gramów, oczywiście bez paska. No i mamy do czynienia z konstrukcją wyjątkowo lekką, praktycznie niezauważalną na nadgarstku. Choć oczywiście pasek dodaje swoje do wagi, to jednak trzeba zaznaczyć, że jest to urządzenie bardzo kompaktowe, a mimo tego zmieścił tu się ekran, który ma 1,65 cala. Jest ono także bardzo ładne dzięki szkle 3D, które po pierwsze nie zebrało żadnej rysy, po drugie to, co mogę o nim powiedzieć, to to, że świetnie maskuje ono ramki urządzenia, które i tak nie są duże, a po trzecie, no idealnie współgra z czarną ramą wykonaną ze stali nierdzewnej, która także nie zebrała żadnej rysy. Co do pasków, otrzymujemy metalowy, który może być za mały dla osób z dużymi nadgarstkami, natomiast te pewnie zainteresują się opcjami skórzanymi i z fluoroelastomeru. Z zegarkiem będą zgodne paski 20 mm. Aby wyregulować jego długość dopasowaną do szerokości naszego nadgarstka, potrzebujemy dedykowanego kluczyka, który jest dołączony do zestawu. To nim otwieramy konstrukcję, potem możemy nią przesuwać po pasku, no i dopasować do naszych potrzeb, tak by to zamknięcie było dość precyzyjne. Co do samego zamknięcia, jest ono mocne i naprawdę, jeżeli dobrze sobie zapniemy ten pasek, to nie będziemy się obawiali podczas biegania czy podczas jakichkolwiek aktywności fizycznych, że coś mogłoby się rozpiąć. Sama konstrukcja oferuje też wodoodporność do 5 atmosfer. Oczywiście to nie jest odporność, którą możemy uzyskać w wodzie słonej czy wodzie chlorowanej. Warto mieć to na uwadze. Na zegarek sporo spoglądamy, więc liczy się także jakość wyświetlacza, a ta w przypadku Amazfit Zep i jest na najwyższym poziomie. Mamy tu do czynienia z matrycą AMOLED 1,65 cala o rozdzielczości 348x442 piksele i zagęszczeniu 341 pikseli na cal, które jest odpowiednio wysokie, by bez problemu sprawdzić godzinę i nie narzekać na pikselozę. A w ogóle sam ekran spisuje się świetnie, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o kąty widzenia. Tak naprawdę trzeba go bardzo mocno odchylić, żeby w ogóle zobaczyć, gdzie kończy się ekran, a gdzie zaczyna się ramki tego urządzenia, co myślę, że jest komplementem dla tych, którzy go projektowali. Oprócz tego warto zaznaczyć, że podświetlanie tego ekranu może odbywać się po wykryciu gestu i z reguły trzeba poczekać odrobinę czasu, jednak nie jest to nieznośnie długie czekanie, nie zostaniemy z naszą ręką w takim wiszącym punkcie, więc faktycznie nie ma też tutaj na co specjalnie narzekać. Jasność możemy regulować ręcznie lub automatycznie, na minimalnym poziomie jest ona naprawdę niska i pozwala spokojnie spać, nawet gdyby zegarek miał się przypadkowo zapalić, a w przypadku maksymalnego poziomu jest na tyle jasna, by bez problemu odczytać wszystko w słoneczny, zimowy dzień. A skoro na coś patrzymy na zegarku, to na jego interfejs. Tutaj mamy do czynienia z oprogramowaniem w wersji 5.8.1.1. Jest to oprogramowanie przede wszystkim lekkie, spójne i estetyczne. Przynajmniej moim zdaniem. Wydaje mi się, że prezentacja wszystkich elementów dotyczących naszych aktywności jest tutaj całkiem fajna i naprawdę wygląda to wszystko dość przyjemnie. A oprócz tego warto zaznaczyć, że to wszystko jest dopakowane ładnymi animacjami, o których czasem zapominają producenci zegarków. Tutaj nikt nie boi się o baterię, dobrze wykorzystywany jest ekran AMOLED i wygasza piksele. W rezultacie możemy przewijać te ekrany, na których widzimy konkretne funkcje i zobaczyć właśnie ładne animacje, przez co urządzenie sprawia też wrażenie szybkiego. Zegarek oferuje 5 tarcz, z czego na 4 można zmieniać kluczowe elementy, tak by zamiast na przykład stałego pomiaru pulsu mieć stały pomiar poziomu stresu. No i oczywiście tutaj wszystko zależy od Waszych preferencji. Poza tymi 5 motywami w aplikacji Zep znajdziecie kolejne 93, bardzo różnorodne, od minimalistycznych przez takie przaśne po artystyczne, kończąc na bardzo informacyjnych motywach, gdzie całkiem sporo treści mieści się na tak niedużym ekranie. Motywem może być także nasze zdjęcie z galerii, które dodamy też za pośrednictwem aplikacji Zep. Wracając jednak do interfejsu, przewijając od góry zyskamy dostęp do skrótów do najważniejszych funkcji, takich jak regulacja jasności, która oczywiście też odbywa się automatycznie. Możemy też włączyć tryb latarki. Możemy także w ramach zapotrzebowania włączyć tryb teatralny, który wyłącza podświetlanie się ekranu, gdy podnosimy dłoń. No i w rezultacie ten ekran będzie też mniej przeszkadzał podczas właśnie, nie wiem, klaskania w teatrze. Oczywiście mamy tutaj także funkcję oszczędzania energii, która wydłuża czas pracy na baterii dwukrotnie. No i mamy także funkcje, które pozwalają na znalezienie telefonu, który jest oczywiście sparowany za pośrednictwem aplikacji Zep. Z kolei przewijając od dołu znajdziemy powiadomienia, z którymi nie możemy wchodzić w interakcję. Myślę, że to nikogo nie zaskakuje, jeśli chodzi o smartwatche. Natomiast by dojść do menu z najważniejszymi funkcjami, musimy nacisnąć jeden jedyny przycisk, jaki znajduje się na tym zegarku. Wtedy to możemy włączyć sobie pojedynczy pomiar pulsu, pojedynczy pomiar natlenienia krwi, pojedynczy pomiar poziomu stresu, no i także ustawić sobie alarm czy minutnik. Możemy także sprawdzić nasze treningi.
treningi, nasze pomiary, ale też i aktywować takie w jednej z 87 dyscyplin. Gdy już włączymy trening, na naszym ekranie ukażą się oczywiście pomiary czasu i tego, ile na przykład kalorii spaliliśmy, ale także i ukaże się dostęp do muzyki, by szybko włączyć nasze ulubione, wspomagające nas w ćwiczeniach utwory. I to jest bardzo fajna rzecz. Dobrze, że ktoś pomyślał, żeby ten skrót był akurat właśnie w tym miejscu. No i cóż, nie możemy co prawda tych utworów zgrać na zegarek, natomiast myślę, że kontrolowanie naszego smartfona za pomocą właśnie zegarka będzie dobrą opcją dla tych bardziej zabieganych. Oczywiście w ustawieniach zmienimy cele naszej aktywności, jeżeli potrzebujemy mniej lub więcej kroków, albo mamy jakiś bardziej ambitny cel, to możemy sobie też tak ustawić zegarek, aby nas do tego motywował. A oprócz tego ustawimy, które z 5 paneli będą dostępne po przesunięciu na ekranie głównym w lewo lub w prawo, by podzielić się z nami ważnymi informacjami. O aplikacji ZEP też trzeba powiedzieć parę słów. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie bardzo fajne i dobrze działające. Parowanie urządzeń nie sprawiało tutaj dla mnie żadnego kłopotu, a też i warto wspomnieć, że ma na przykład taką ciekawą funkcję jak ustawianie wibracji. Możemy ustawić konkretną, dopasowaną pod nas wibrację pod konkretne akcje, takie jak na przykład powiadomienie, telefon czy chociażby alarm, więc możemy ustawić taki alarm, żeby faktycznie nas to wszystko, co się dzieje na nadgarstku, obudziło. A oprócz tego pozwoli ona nam znaleźć także zegarek w terenie. Jeżeli chodzi o to, jak się prezentuje, mamy dwa rodzaje interfejsu. Pierwszy jest typowo opcyjny, to znaczy bez aspektów wizualnych, po prostu przeklikujemy do konkretnych funkcji, a drugi jest taki bardziej wizualny, pokazuje nam nasze ostatnie wyniki. W zależności od tego, jaki preferujecie, wystarczy kliknąć w górnym rogu, no i sobie to wszystko zmienić. Warto też wspomnieć, że mamy tutaj pomiary nie tylko dzienne i tygodniowe, ale i miesięczne czy roczne, więc możemy sobie analizować, jak zmienia się nasz stan zdrowia. Mamy tutaj też oczywiście funkcję ustawiania powiadomień, które będą nam się pokazywały na zegarku, tak by nie wszystko wszystkie aplikacje nas bombardowały. Ciekawostką jest za to dodawanie naszych krewnych, których stan możemy monitorować za pośrednictwem aplikacji ZEP, tak samo jak i możemy monitorować stan innych osób, na przykład gdy sprawdzamy jakość naszego snu, kiedy się położyliśmy, czy spaliśmy lepiej niż większość czy mniejszość użytkowników. To są wszystko fajne rzeczy, które też dają jakąś motywację do tego, by czuć się lepiej i by dbać o siebie. Sama aplikacja dzieli się nie tylko suchymi faktami dotyczącymi tego, jak funkcjonuje nasz organizm, ale także i pozwala nam skorzystać z kilku porad, na przykład takich, by nie spać na brzuchu czy na plecach, aby spać na boku. W ten sposób polepszymy jakość oddechu, tego się właśnie dowiedziałem z tej aplikacji. Myślę, że rozwiązanie ZEP przede wszystkim działa dobrze, nie miałem rozłączeń między urządzeniami, synchronizacja motywów może mogłaby być trochę szybsza, natomiast poza tym tak naprawdę nie mam większych powodów do narzekań, wszystko to spisuje się jak najlepiej się da. No dobrze, no to co z baterią? Amazfit ZEP-i mierzył mi stale tętno oraz poziom stresu, a także mierzył jakość snu. Okazjonalnie testowałem też poziom natlenienia krwi, natomiast nie podejmowałem się wielu aktywności fizycznych i ten zegarek wytrzymywał wtedy od 5 do 6 dni pracy na jednym ładowaniu i ten czas skraca się o połowę, gdy włączymy ekran, który jest zawsze uruchomiony. W dodatku producent obiecuje, że ładowanie ma trwać 2 godziny, ale gdy ja ładowałem ten zegarek, to po godzinie i 10 minutach widziałem już pełną baterię. Jak na 188 mAh i tak lekką i smukłą konstrukcję, ten czas pracy jest zupełnie akceptowalny. Amazfit ZEP-i to na pewno nie jest zegarek dla każdego. Część osób będzie narzekała na nieobecność NFC, GPS-a, głośnika czy mikrofonu. Natomiast przede wszystkim to nie jest smartfon. To jest zegarek, który ma być naszym kompanem, ma być wręcz niezauważalny, bo jest bardzo lekki i jest bardzo smukły. Wydaje mi się, że będzie pasował też do znacznej liczby stylizacji. No i przede wszystkim jest to zegarek, który swoją robotę wykonuje dobrze. Pracuje na baterii odpowiednio długo, dokonuje dokładnych pomiarów, no i ma też bardzo ładny i ciekawy interfejs, który widzimy na bardzo udanym ekranie. Nie jest to zegarek dla gadżeciarzy, jest to zegarek dla tych, którzy chcieliby po prostu korzystać z dobrego urządzenia, z dodatkowymi funkcjami smart, a dla których na przykład wygląd jest bardzo ważnym elementem takiej konstrukcji. Wtedy zdecydowanie ZEP-i można polecić. To tyle na temat Amazfit ZEP-i. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału i zapraszam Was na kolejne. Cześć!